Hej wszystkim! Nie wiem dlaczego, ale często od Was dostaję takie propozycje na nagranie filmu dotyczącego kolorowania, malowania kosmetykami. A wiecie dlaczego się dziwię? Bo nagrałam już mniej więcej 3 takie tematyczne filmy. Jeden był o malowaniu lakierami do paznokci, drugi o malowaniu cieniami do powiek, a trzeci o malowaniu kosmetykami na moim ciele. Jeśli chcielibyście te wszystkie filmy zobaczyć, to podlinkuję je Wam w opisie. Ale skoro się tego domagacie, to pomyślałam, że nagram dzisiaj kolejny film, ale tym razem trochę bardziej niestandardowy, bo będę używać do tego face chartu. Dobra, dobra, ale jesteśmy tutaj na kanale rysunkowym, może nie wszyscy interesują się kosmetykami, więc powiem Wam, co znaczy nazwa face chart. Albo może opiszę to moimi słowami. Po prostu rysuje się lub ma się taką kartkę z narysowaną całą jakby twarzą i na tej twarzy kosmetykami robimy taki wstępny makijaż, który chcielibyśmy przenieść później na prawdziwą osobę. Myślę, że więcej na ten temat powiem Wam, jak już zacznę to tworzyć, więc zapraszam do oglądania. Ja przy tworzeniu face chartu skorzystałam z takiej samej nazwy hashtagu na Instagramie i przeszukałam zdjęcia, które się tam znajdują, właśnie do inspiracji. Generalnie znajduje się tam więcej zwykłych zdjęć makijaży niż takich na kartkach, ale jakieś jednak są. Przeglądając te przykłady, zorientowałam się, że muszę narysować obrys, owal twarzy, takie dość duże oczy, nos, usta, oraz taki lekki zarys brwi. W sumie to głównie tym wyróżniały się te rysunki, natomiast nie znalazłam zbyt dużo takich, wiecie, pustych jeszcze do wypełnienia. Nie wiem, czy to usłyszycie, ale za oknem jest ogromna chmara wron, które latają nad blokiem i robią wielki hałas. Mam nadzieję, że tego aż tak bardzo nie będzie słychać. Ale wracając jeszcze do tej twarzy, po zrobieniu w ogóle tego całego face chartu spojrzałam do internetu i natrafiłam na takie przygotowane do dalszej pracy kartki bez żadnych kosmetyków i nie było tam często również i rzęs. No tak w sumie może nam się to wydać oczywiste, bo jednak możemy sobie doklejać rzęsy w różnych kształtach albo nawet wcale ich nie malować, żeby nie było ich tak bardzo widać. To już właśnie zależy od koncepcji samego artysty. Do tego typu rysunku specjalnie wybrałam sobie kartkę o formacie A4, żeby mieć jednak jakieś pole do popisu, aby nie próbować dziubdziać w tej twarzy i żeby jednak te pędzle mi się jakoś zmieściły, żeby mnie nie ograniczały. Dodatkowo pomyślałam, że idealną opcją będzie wybór kartki gładkiej, dlatego zajrzałam do mojego gładkiego Bristolu z SMLT i wyjęłam jedną taką kartkę. No bo wiecie, jak mamy jakąś taką fakturowaną, no to od razu kiedy na przykład nałożymy jakiś cień czy cokolwiek, to będzie nam to prześwitywało, a jednak chcemy raczej uzyskać naszą cerę taką jednolitą. Również nie chciałam korzystać z gotowych wzorów face chartów, dlatego stworzyłam swój od podstaw. Chciałam po prostu mieć taką jedną autorską pracę, ale niestety nie udostępnię Wam tego line artu, bo boję się, że ktoś może sobie przywłaszczyć, więc no, musicie mi wybaczyć. Do wykonturowania tego całego zarysu twarzy wykorzystałam raczej grubsze cienkopisy, dlatego że jest to jednak większy format i tutaj idealnie mi się sprawdził mój najgrubszy cienkopis w rozmiarze 1 cm. Tak, to jest 1 cm właśnie z kopika, więc nie musiałam się aż tak namachać. Wiem, że zrobiłam jeden błąd, bo kiedy już miałam cały zarys gotowy i trochę starłam tą gumką, to przejechałam rękawem po kartce i źrenica w jednym oku poszła mi do góry. Tak, nie przewidziałam tego, niestety. A wiedziałam, że to oko jeszcze potrzebuje trochę czasu i żeby go nie dotykać, ale niestety, no, tak się stało. Okej, przeszliśmy już do tego konkretnego etapu, czyli wykorzystania mojego pustego płótna do wykonania makijażu. I kluczową rzeczą jest tutaj właśnie wykorzystywanie samych tych kosmetyków. Ale nie polecę tutaj na pewno nakładania podkładu, bo jednak on jest mokry, no chyba, że macie taki mineralny. Bo kiedy nałożymy podkład, to nam może się to pobrudzić, nie wyglądać zbyt estetycznie, dlatego tutaj bym poleciła albo używanie cieni w odcieniach takich cielistych,
lub po prostu pudru, ale takiego, który ma już ten odcień. Ale ja skupiłam się tu głównie na cieniach, bo ich miałam najwięcej. Dlatego na całą cerę nałożyłam różnego rodzaju odcienie cielistego koloru, czyli chyba można by powiedzieć, że beżowego. Zastosowałam też do nakładania tego wszystkiego moich pędzli, tych starszych i tych, co teraz używam. Ale przyznam się Wam, że nakładając cienie na kartkę, czułam, jakby to były naprawdę świetnej jakości pastele suche, takie prasowane, które po prostu idealnie się blendują, są... Można by chyba je porównać do pan pasteli. Chociaż oczywiście pan pastele są bardziej napigmentowane i nie posiadają takich, jedynie takich typowo makijażowych kolorów, a raczej takie do kolorowania. Naprawdę świetnie się bawiłam konturując twarz. Wykorzystałam do tego, tak jak wspominałam, cienie w kolorze brązowym. Użyłam również bronzera i różu do policzków. I tak jak już widzieliście, nałożyłam też rozświetlacz palcami, dlatego że bałam się, że jednak będzie pobrudzony ten pędzel i nie chciałam wkładać go do mojego rozświetlacza. Tęczówek także nie mogłam ominąć, żeby one nie zostały takie zwykłe, białe, bez koloru, dlatego nałożyłam tam także niebieskich cieni i troszeczkę czarnego, żeby przyciemnić. W sumie to dzisiaj nie zrobiłam jakiegoś takiego mega artystycznego makijażu, tylko raczej taki bardziej, nie wiem, można by powiedzieć, że lekko wieczorowy, bo nie będzie on taki typowo dzienny, bo dodaje jednak trochę koloru i niestandardowe eyelinery, co zobaczycie za chwilę. Po tym doświadczeniu wydaje mi się, że jednak nakładanie tych cieni na powieki jest o wiele łatwiejsze niż na taką płaską, zwykłą kartkę nad oczami. Może po prostu nie jestem do tego przyzwyczajona, ale jest to ciekawe doświadczenie. Chyba jeden z większych problemów miałam przy wyrysowywaniu brwi. Użyłam w ogóle do tego chyba 3 kosmetyków na sam początek. Na pewno był to cień, specjalny cień do brwi. Później nałożyłam taką brązowawą pomadę. I jeszcze na sam koniec wykorzystałam też taki pomado cień, żeby jakieś włoski wyrysować, aby to nie było takie... Wiecie, taka zwykła kreska, tylko żeby jakoś to pocieniować, ale niestety nie wyszły mi zbyt grube, bo bałam się, że całkiem to sknocę, dlatego no, są takie, jakie są. Zresztą wcale brwi nie musimy mieć na pół czoła. Ktoś się tu ze mną zgadza? Ja, o ile dobrze pamiętam, to swoją przygodę z makijażem zaczęłam jakoś pod koniec gimnazjum. To znaczy, może by... Nie wiem, wydaje mi się, że jakoś to było w połowie gimnazjum, tyle że nie malowałam się do szkoły, bo nie było można. Natomiast malowałam się lekko po szkole, jak robiłam sobie jakieś zdjęcia czy coś. A tak ogólnie to pierwszym moim kosmetykiem był chyba podkład z takiej osiedlowej drogerii. Nie wiem, czy był on dobrze dobrany kolorystycznie, ale wiem, że na to się jeszcze mówiło fluid. W ogóle... Naprawdę dziwna nazwa. Wiem, że na pewno przez bardzo długi czas nie malowałam sobie brwi, dlatego że no po prostu nie było to aż takie popularne. A teraz wiem, że kiedy ma się cały makijaż oka, cały makijaż twarzy, a nie ma się zrobionych brwi, to można wyglądać dosyć łyso. Zresztą powiem Wam, że przez bardzo długi czas, tak jak nie malowałam tych brwi, to mocno je sobie wyrywałam tak, że ledwo w ogóle je było widać. W ogóle końcówka to były, nie wiem, jakieś pojedyncze włoski. To była po prostu chyba jakaś moda na tak mega cienkie brwi. Jak teraz patrzę na te stare zdjęcia, to po prostu się łapię za głowę. Jak w ogóle mogłam tak robić? Masakra. Myślę, że pewnie za kilka lat, kiedy spojrzę na teraźniejsze zdjęcia, to będę myślała tak samo, jak mogłam się tak malować. No cóż, gust się zmienia, cały czas się zmienia i inaczej postrzegamy to, co było kiedyś. Historie historiami, ale przejdźmy do tego rysunku.
No, jak widzicie, większość twarzy jest już zrobiona, jeszcze dołożę kilka rzeczy pod koniec, natomiast wzięłam się za robienie włosów, co było moim zdaniem lekkim błędem, bo myślałam, że to lepiej wyjdzie i że te cienie są bardziej napigmentowane tak, żeby to mogło wyglądać dość dobrze, a wyszły mi takie włosy, jakby były bardzo cienkie, bardzo napuszone i nie dość, no, nie wyglądały zbyt zdrowo. Więc gdybym sobie te włosy odpuściła, to na pewno lepiej by ta cała twarz wyglądała. Nawet bym się pokusiła, że bardziej profesjonalnie. No ale cóż, na błędach człowiek się uczy. Będę wiedziała, żeby następnym razem tego nie robić i zostawić jedynie samą twarz. Albo po prostu użyć czegoś innego do stworzenia włosów. Chociaż wiem, że face charty robi się jedynie kosmetykami. No ale dobra, w sumie twarz już mamy skończoną i tak wygląda mój finalny makijaż. No, do przeniesienia na twarz. Może ktoś się w ogóle pokusi i wstawi na Instagrama swoją twarz z takim makijażem. To byłby w sumie mega fajny pomysł. Nie zapomnijcie mnie oznaczyć na zdjęciu. I pamiętajcie, że jest to mój pierwszy raz z tego typu rysunkiem. Okej, i w tym odcinku to by było już na tyle. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał. I zapraszam Was też do zaglądania i obserwowania mnie na Instagramie, bo tam dodaję dużo rysunków i zdjęć, których nie widzicie na YouTubie, oraz jakieś tam zdjęcia, filmy, cokolwiek na Instastory, że możecie wiedzieć po prostu, co się dzieje aktualnie u mnie. I chyba już to wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj przekazać, także widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia i pa!